Ręczne hasło początku roku. Czy trzeba ten projekt wstrzymać, a może kontynuować i łatać dziury na bieżąco? Kto na nim zyska, a kto na nim straci? Odpowiedzieć na te pytania postara się Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. A w drugiej części programu fotowoltaika i podwyżki cen prądu. Jaki był poprzedni rok dla branży fotowoltaicznej i czy świat skończy się dla niej 1 kwietnia wraz ze zmianami w prawie? O tym w rozmowie z Dawidem Zielińskim, prezesem firmy Columbus Energy. Przemysław Tychmanowicz, serdecznie zapraszam. Moim rozmówcą jest pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiali chyba o najgorętszym temacie początku tego roku. Polski Ład. Bardzo dużo oburzenia jest, wiele wpisów emocjonalnych, różnych grup społecznych, różnych osób. Panie Piotrze, co jest największą słabością tego programu? Jego sama konstrukcja, czy to, jak on został wprowadzony? Panie redaktorze, w tej chwili najbardziej ujawnia się to, że program był dosyć szybko realizowany, to po pierwsze. Nie było odpowiedniego czasu, żeby różne rozwiązania przekonsultować. Nie było możliwości, żeby spokojnie i przez administrację, i być może też przez innych uczestników procesu legislacyjnego i opiniowania, no, zobaczyć, co się w jaki sposób składa. I teraz oczywiście najwięcej dyskutujemy o takich, no, jakichś brakach, jakichś błędach przepisów już przy wdrażaniu tego procesu i one są w tej chwili najbardziej dotkliwe, bo w zasadzie miało być fajniej, założenia nawet były całkiem miłe dla większości ludzi. Natomiast proszę zobaczyć, że no, realizacja, widać, że tam coś gdzieś haczy, tam coś się obija. I w tej chwili oczywiście widzimy głównie to, że to było za szybko, zbyt pobieżnie robione, ze zbyt krótkim przygotowaniem i na poziomie administracji, i oczywiście potem też wdrażania już w rzeczywistości. Ale to nie jedyne problemy z Polskim Ładem, bo oczywiście my od dawna już wskazujemy na to, że nie do końca właściwie został przyjęty w ogóle sposób dyskutowania nad tym, po pierwsze, co chcemy osiągnąć, bo tam raczej wiele dyskusji nie było, ale przede wszystkim to, w jaki sposób, tak, gdzie znaleźć środki, które są potrzebne, żeby zrealizować cele Polskiego Nowego Ładu i żeby to w jakiś rozsądny sposób poukładać, tak żeby osiągnąć te cele, które były zakładane, ale żeby przy okazji wszystkich dookoła nie poobijać. Pierwszy miesiąc i pojawiły się pierwsze problemy z Polskim Ładem. To dopiero wierzchołek góry lodowej? Panie redaktorze, no można się spodziewać, że będą mogły być jeszcze jakieś kolejne problemy. No bo proszę zobaczyć, że my tak naprawdę w nowy rok wchodziliśmy ufni, że tam już jest wszystko poukładane. Nawet w grudniu było kilka takich szybkich poprawek, które miały coś dać, zrealizować. No i one były wprowadzane, więc w zasadzie no wszyscy trzymaliśmy kciuki za to, że no, ciężki jest ten program do realizacji, no ale że się go jakoś da właśnie bez tych kłopotów, haków, jakichś tam potknięć uda zrobić. No więc w tej chwili, po tym, że tego się już sporo pojawiło i że szykujemy się do kolejnych fal tego, jak ktoś będzie widział, w jaki sposób się niektóre rzeczy rozlicza, no może się pojawić, że będą kolejne fale konieczności robienia właśnie jakichś poprawek. I z jednej strony trzymam kciuki za to, żeby ich nie było specjalnie dużo, no ale trudno wykluczyć, że to się nie będzie ujawniać. To jest bardzo duży, bardzo skomplikowany proces i tak naprawdę prawdopodobnie tych takich no, niedociągnięć gdzieś, jak co ma działać, jest jeszcze sporo. Bo tutaj w ostatnim czasie pojawił się też apel Rady Przedsiębiorczości o to, żeby zatrzymać Polski Ład, żeby jego wdrażanie przesunąć na 2023. Czy to jest dobry pomysł? Czy może jednak lepiej jest łatać dziury na bieżąco? No bo na przykład za rok może się okazać, że nawet jeżeli połatamy te dziury, ktoś będzie stratny i znowu będą głosy oburzenia. Panie redaktorze, no w tej chwili ujawniają się te dziury, które wynikały przede wszystkim z tego, że coś jest za szybko wdrożone, że coś jest nieprzemyślane, jak haczy z innymi tematami i przede wszystkim na to odpowiedzią był pomysł odroczenia całej operacji o rok, kiedy można to spokojnie przejrzeć, kiedy można spokojnie to przedyskutować. Proszę zobaczyć, że często administracja no, tak troszeczkę lekceważy, zaniedbuje to, że często w procesie opiniowania różnych aktów prawnych my jako część tego systemu opiniującego, no wskazujemy, że coś się gdzieś nie liczy, o czymś się gdzieś zapomniało. Jeżeli na to jest odpowiedni czas, no to po prostu można takie rzeczy wyeliminować, więc myślę, że jeżeli byśmy faktycznie zgodnie z tym apelem zadziałali, no to oczywiście byłby cały rok na to, żeby te rozwiązania doszlifować i zrobić je no, w takim kształcie, żeby one osiągały to, co miały osiągać, a nie drażniły i, że tak powiem, no, rozczarowywały mnóstwo ludzi.
Mówi pan doszlifować, to miałaby zająć się tym administracja, czy może ona powinna być wsparta właśnie różnymi rodzaju środowiskami, głównie oczywiście z obszaru przedsiębiorczości i podatków? Panie redaktorze, no mówię o całości tego procesu. Znaczy, oczywiście administracja, gdyby miała też spokojnie więcej czasu, pamiętajmy, że administracja nie jest z gumy, tam jest pewna liczba bardzo dobrych specjalistów, no ale ich też nie jest tak dużo, że oni są w stanie miliony różnych przypadków i odmian wymyślić w tydzień i wszystkie połatać, więc to się tak nie da zrobić. A proszę pamiętać, w jaki sposób ten cały program był wdrażany. No najpierw mieliśmy dosyć takie no, mocne zapowiedzi, potem troszkę się nic jakby nie działo, potem już były rozwiązania, jak się okazało, że one zostały w jakiś sposób skrytykowane, to zamieniono je innymi, ale one już nie były opiniowane. No i, no, i z jednej strony no, próbowano wyjść naprzeciw temu, co było zgłaszane, no ale z drugiej strony to już po poprawkach nie miało szans być w jakiś sposób konsultowane. Więc oczywiście ten cały proces związany z tym, że to może być konsultowany przez bardzo wiele środowisk, również oczywiście środowiska biznesowe, które no, zwracają uwagę oczywiście na ten aspekt biznesowy, jak co, gdzie wyliczyć dla pracowników, z którymi pracownikami będzie problem, bo będą skrajnie niezadowoleni, z którymi pracownikami będzie problem, bo liczyli na bardzo dużo, a w zasadzie jak zobaczą, ile to wyszło, to będą rozczarowani. No, my też jesteśmy w stanie wnieść tutaj dużo i nawet nie o to chodzi, żeby jakiś bardzo daleko ten program zmienić. Na to czas w ogóle powinien być kiedy indziej, kiedy dyskutujemy, co chcemy osiągnąć i co gotowi jesteśmy za to poświęcić, tak? A tutaj nie bardzo było dyskusji, no ale jak już mamy to pchnięte, no to oczywiście możemy dyskutować, jak to zrobić, żeby, no tak jak już mówiłem dziś, żeby to nie poobijało nas wszystkich. Niezależnie od tego, jak wygląda Polski Ład i jakie ma dziury, niedoskonałości, pana zdaniem Polski Ład był potrzebny, czy może w ogóle nie trzeba było zmieniać obecnych uwarunkowań prawnych? Panie redaktorze, no było oczywiście w takiej sferze społeczno-gospodarczej wiele elementów, które warte są osiągnięcia, nie ulega to wątpliwości, tak? I tutaj jest nawet dosyć szeroka zgoda, nawet środowisk biznesowych, które często wytyka się jako te, które by w ogóle chciały, żeby się nic nie zmieniało, jako takich głównych hamulcowych. Tak naprawdę tak nie jest. Natomiast no, szkoda, że w tej warstwie dyskusji, co chcemy osiągnąć, nie towarzyszyła warstwa dyskusji, w jaki sposób, tak? W jaki sposób znaleźć te odpowiednie środki, w jaki sposób zrobić tą redystrybucję, o której marzyła administracja, żeby to w jakiś sposób trzymało pion. Tak? Mhm. Załóżmy, że rząd decyduje się zgodnie z apelem Rady Przedsiębiorczości na przesunięcie Polskiego Ładu na 2023 rok. Jest idealny świat, słucha waszych opinii. Co radzicie rządowi? Panie redaktorze, no przede wszystkim musielibyśmy spokojnie przejrzeć wszystkie te dokumenty, wszystkie akty prawne, które były przedstawione, przedłożone, które w zasadzie no już działają teraz, a miałyby działać no prawie za rok dopiero. I zastanawiamy się, czy tam przypadkiem no nie ma takich dodatkowych miejsc, gdzie coś się źle liczy, gdzie coś o kimś nie pomyślano, nie uwzględniono, nie wprowadzono tak troszeczkę w błąd, obiecując dużo i nie mówiąc, że się drugą ręką coś zabierze. Więc spokojnie by to trzeba było zobaczyć, czy to po prostu ma szansę działać. Tam jest naprawdę mnóstwo takich rzeczy, no zresztą one wychodzą w tej chwili na bieżąco, które po prostu są niemożliwe do przeanalizowania, przemyślenia w tak szybkim czasie. A czy oczywiście przy takiej okazji byłoby może miejsce, żeby w jaki sposób inaczej rozwiązać na przykład kwestię, w jaki sposób chcemy i w którym miejscu ściągnąć do gospodarki te pieniądze, które są potrzebne, żeby cele Nowego Ładu zrealizować, no to być może i na to by było miejsce. Panie Piotrze, to pytanie, które zawsze się pojawia przy Polskim Ładzie. Kto traci, kto zyskuje? Czy pan zgadza się z tą narracją, która się pojawia, że ta szeroko rozumiana Warszawa oczywiście podnosi lament, ale tak naprawdę życie społeczeństwa wygląda trochę inaczej i niekoniecznie ono wygląda tak jak w Warszawie. No, panie redaktorze, trudno mi powiedzieć, jakie są tak naprawdę te podziały, bo za bardzo na naukach społecznych się nie znam. No, oczywiście jako obserwator procesów takich społeczno-gospodarczych, no trochę widzę, trochę mam swoje przemyślenia, ale oczywiście też no nie wiem, na ile dogłębne, jeżeli bo popatrzę na to specjalista z tej branży. Natomiast no, trzeba przede wszystkim powiedzieć, że może się okazać, że szeroka gama osób, do których całe to rozwiązanie jest kierowane, zwłaszcza w tej warstwie takiej podatkowo-składkowej, może się okazać, że liczyła na znacznie więcej, tak? Że program bardzo szumnie wprowadzany, prawie w przekonaniu dużej części ludzi, obiecywał im kilkaset złotych dodatkowe miesięcznie. To jest naprawdę bardzo ważna, bardzo duża kwota dla ludzi, którzy nie zarabiają specjalnie dużo, tak?
I to może być no, istotne poprawienie bytu. Natomiast jak policzyć to dokładniej i zobaczyć, że owszem, w PIT-cie to jest bardzo duża ulga, ale zupełnie inaczej rozliczamy składkę zdrowotną, to nagle się okazuje, że z tej nadziei po samym obserwowaniu, co się ma zadziać w PIT-cie i nadziei na kilkaset złotych robi się kilkadziesiąt złotych, może sto kilkadziesiąt złotych, co będzie rozczarowujące, tak? Dodatkowo też wydaje się, że niedocenianym elementem, bo taka była narracja, że no, to oberwą przedsiębiorcy, niech oni się martwią, zawsze mieli dobrze i tam trudno, no to proszę zobaczyć, że bardzo mocno też oberwą ludzie, którzy normalnie pracują etatowo i są istotni dlatego, żeby mogli pracować inni, bo to nie jest kwestia taka, że tam jakiś szef albo główny specjalista no trochę się będzie gorzej czuł, bo trochę mniej będzie zarabiał niż w stosunku do tego, co kiedyś. No jeżeli by się zdarzyło, że on będzie w związku z tym inaczej zmotywowany do pracy, będzie być może wręcz szukał innego miejsca do życia, no to może się okazać, że pozostałe 20 czy 50 osób, które od jego pracy zależą, od tego, czy on będzie wykonywał dobrze swoje obowiązki, ich praca będzie lepiej albo gorzej poukładana, no to oni też na przykład ze względu na gorsze powodzenie firmy, w której pracują, będą mieli mniej, będzie mniej premii, a być może będą jakieś, no nie wiem, jakieś inne redukcje. Myślę, że do Polskiego Ładu będziemy jeszcze wielokrotnie wracali, natomiast dzisiaj już kończymy rozmowę. Piotr Soroczyński, główny komisarz Krajowej Izby Gospodarczej, był moim Państwa gościem. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Panie redaktorze, bardzo dziękuję Państwu też. Ceny prądu i gazu wystrzeliły. Czy to czas żniw dla fotowoltaiki? Jakie perspektywy ma przed sobą branża? Moim rozmówcą jest pan Dawid Zieliński, prezes firmy Columbus Energy. Dzień dobry, panie prezesie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Columbus Energy, czyli przede wszystkim fotowoltaika. Panie prezesie, temat bardzo nośny, bardzo popularny. Jaki był 2021 właśnie dla rynku fotowoltaicznego? No właśnie nie tylko fotowoltaika, bo już fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, elektromobilność, ekosystem, farmy fotowoltaiczne, no tutaj się bardzo dużo dzieje u nas, ale rzeczywiście 90 ponad procent przychodów Columbusa to są instalacje fotowoltaiczne. W zeszłym roku cały czas głównie instalacje domowe. I rzeczywiście ten rok, no nie ukrywam, że zaczynał się fantastycznie, zaczynał się z dużym entuzjazmem. Natomiast no, myślę, że cały rynek został, no tak mówiąc, brutalnie pokiereszowany przez wydarzenia rynkowe. Pierwsza rzecz, no to wiadomo, zakończenie programu Mój Prąd i informacja o tym, że będzie nowa edycja. Zawsze, kiedy jest informacja o czymś, że coś będzie, ale tego jeszcze nie ma, to powoduje zastój u konsumentów i zastanawiają się nad tym, czy to już, czy czekać, czy nie czekać. No z punktu widzenia 25-letniej inwestycji, takiej pokoleniowej, to 3 miesiące czy pół roku, no nie jest to okres, nazwijmy to, istotny. Druga informacja rynkowa również to zawirowania i taka dosyć duża, nawet momentami brutalna dyskusja społeczna na temat nowego systemu rozliczania prosumentów i różne daty, początkowo koniec roku, finalnie 1 kwietnia wejścia w życie nowego systemu rozliczania prosumentów, no to dało bardzo duży z jednej strony momentami impuls do zakupów, takimi impulsami były te momenty, w których no już wiadomo było, że no to już za chwilę się zmieni, trzeba już teraz kupować, potem znów przesunięcie w czasie, zmiana, no pamiętamy te perypetie z Sejmu do Senatu, czy prezydent podpisze, dyskusje bardzo, bardzo burzliwe. Finalnie wylądowaliśmy z nowym systemem opustów, z nowym systemem, już bez systemu opustów 1 kwietnia, więc też to wpłynęło na decyzje konsumenckie, a raczej na ich, nazwijmy to, taką intensywność, bo momentami ona była prawie zerowa, a momentami była, no powiedziałbym, przeładowana. No i trzecia rzecz, chyba ta najważniejsza długoterminowo, o której musimy myśleć, to informacje z Urzędu Regulacji Energetyki o podwyżkach cen prądu i gazu. Specjalnie mówię o podwyżkach cen również gazu, bo jak się okazuje, on ma no, gigantyczny wpływ na również ceny energii elektrycznej bezpośrednio. Otóż 40% dla konsumentów w górę, no myślę, że to jest, tak mówiąc otwarcie, racjonalnie, a nawet za mało, bo cały czas jesteśmy dużo poniżej ceny rynkowej, porównując ceny do towarowej giełdy energii.
No i te ceny gazu, które rok do roku poszły 4 razy do góry na rynku, na towarowej giełdzie energii, a jeżeli chodzi o konsumentów, no to jest no tam plus 40%, plus 50%, no różnie te rachunki wyglądają. Dla przedsiębiorców, no to wiemy, że jest no rzeźni winiątek, no ale z drugiej strony, no co ma zrobić sprzedawca energii czy gazu, jak po prostu na giełdzie ten gaz tyle kosztuje. Ja wiemy, że to jest bardzo złożony element. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, że to wina ETS-ów, czy to wina powiedzmy naszych sąsiadów za wschodniej granicy, czy po prostu tak się transformuje świat, rynek i po prostu te ceny będą szybować w górę do czasu, aż wszystkie kraje w Europie się przetransformują w kierunku zrównoważonej, elastycznej i rozproszonej energetyki. Tak? No, wydaje mi się, że poziom złożoności tego problemu jest no, gigantyczny i nie zazdroszczę nikomu, kto musi to ten supeł rozplątywać. Ale ten rok 2021 takim krótkim podsumowaniem powiedział, że wyjątkowo skomplikowany rok. Myślę, że taki rok, który pokazał siłę niektórych podmiotów na rynku, fotowoltaiki i firm, które coś więcej chcą zrobić z tej fotowoltaiki niż tylko być instalatorem, i pokazał też słabość wielu podmiotów, które no, chciały szybko na tym rynku zarobić, no i zmierzyły się z rzeczywistością, która no, nie jest taka oczywista i prosta. No bo jak wiemy, ktoś to oszacował w zeszłym roku, że pracuje w tej branży fotowoltaicznej, która jest jakby nie była bardzo młoda, minimum 100 tysięcy ludzi, pośrednio można nawet powiedzieć, że dwukrotnie więcej, więc no, nazwijmy to, jesteśmy jako branża pracodawcą, zaczynamy być przynajmniej bardzo, bardzo istotni, więc myślę, że te wszystkie zmiany legislacyjne dotykają nie tylko portfeli prosumentów czy portfeli kowalskich, no ale też również pracowników tej branży. Wspomniał Pan tutaj o wielu ciekawych aspektach. Chciałbym, żebyśmy poruszyli co najmniej kilka. Podwyżki cen prądu i gazu, o których Pan wspomniał. Czy to był taki moment, żeby też uznaliście, że teraz możemy mocniej podejść do klientów, jeszcze bardziej aktywniej oferować im nasze rozwiązania? No bo wszyscy teraz odczują to, ile faktycznie podrożeje gaz, prąd, więc to jest czas na to, żeby też szukać alternatyw. Trochę jest tak, że z naszej perspektywy dzisiaj najbardziej podwyżki cen prądu i gazu czują przedsiębiorcy, szczególnie ci mali, w taryfie C, można powiedzieć, dlatego że oni mają dosyć drogą dystrybucję, plus do tego ceny energii, które oni nie wiedzą do końca, jak kontraktować dzisiaj. Zresztą mało kto wie, jak kontraktować ceny energii, więc jest to trochę dzisiaj no, taka ruletka. I szczególnie małe fabryki, mali producenci, chłodnie, wszędzie tam, gdzie ta energia elektryczna ma znaczenie w kosztach danego przedsiębiorstwa. No i to jest super naturalne, że takie przedsiębiorstwo no, automatycznie praktycznie takie 50 kW za 150-180 tysięcy złotych chce sobie szybko zamontować i chociaż w tym małym stopniu 50 kW to nie jest, umówmy się, no, gigantyczna ilość energii, zamontować. No tutaj prawo troszkę nas blokuje, bo jak wiemy powyżej 50 kW musimy przeprowadzać pełne pozwolenie na budowę. No jest to no, uciążliwe, bym powiedział, lekkie słowo. Szczególnie, że te przedsiębiorstwa chciały mieć fotowoltaikę w jak największym stopniu na własne potrzeby. Tak? Nie chcą wysyłać tej energii do sieci, chcą tą energię zużywać, autokonsumować. Więc tutaj kolejny raz wielki apel oczywiście do tych, którzy piszą prawo, doradzają ministrom i budują tą naszą sferę legislacyjną, żeby zastanowić się jeszcze raz nad tymi sztucznymi ograniczeniami, no bo one powodują, że ta transformacja energetyczna się opóźnia. Z drugiej strony mamy konsumentów, zwykłych prosumentów, domki. No tutaj te ceny energii, wiadomo, są regulowane w taryfie G. Poszły do góry o 40%. Taki rachunek, można powiedzieć, całkowity, nie biorąc pod uwagę tych tymczasowych obniżek VAT-u na energię elektryczną, i tych dopłat dla najbardziej potrzebujących, to jest to około 20% do góry. No oczywiście jest to niesamowicie za mało, żeby wyrównać cenę energii z tą, którą no, zakłady energetyczne, spółki obrotu, sprzedawcy energii muszą kupować na giełdzie, więc pewnie w przyszłym roku czeka nas no, druga fala takiego no, mocnego tąpnięcia kolejne w górę, jeżeli chodzi o podwyżkę. No i czekamy jako branża również na uwolnienie cen energii. Dla gospodarstw domowych.
To na pewno będzie trudny moment w historii naszego kraju, żeby gospodarstwa domowe, właściciele mieszkań musieli kupować energię po cenie rynkowej, ale jest to temat nieunikniony, a żeby się przed tym obronić, żeby się na to hedżować, to jedyną dzisiaj realną alternatywą jest zakup fotowoltaiki, za chwilę z magazynem energii. Miejmy nadzieję, że będzie solidna dotacja z mojego prądu 4.0 właśnie do magazynu energii. Chociaż no nie są tak bardzo drogie, no ale jednak, żeby ta ekonomia była, nazwijmy to, poprawna politycznie, no to tutaj solidna dotacja, ten magazyn energii musi być, ten element zachęty musi być istotny. No i liczymy na to wszyscy, że właśnie od drugiej połowy tego roku ruszy program Mój Prąd 4.0. Mam nadzieję, że się zsynchronizuje z tą nową ustawą, że będzie razem z tymi podwyżkami cen energii, które mamy, będzie jednak zachęta do magazynowania tej energii. Fotowoltaika naturalnie dzisiaj nie potrzebuje żadnych dotacji, no bo największą dotacją jest inflacja na energii. I tutaj wiemy, że nic jej nie powstrzyma, więc te okresy zwrotu są niesamowicie racjonalne. Nawet bym powiedział, że w kontekście tego, co możemy dostać dzisiaj na lokatach bankowych, są nieprzyzwoicie wysokie zwroty z inwestycji przy fotowoltaice. No i razem w połączeniu z magazynem energii, pompą ciepła, bo pompa ciepła zastępuje nam tak naprawdę przyłącze gazowe. Dzisiaj myślę, że można przeczytać w internecie mnóstwo analiz i raportów specjalistów, analityków o tym, że jednym z najtańszych form dzisiaj ogrzewania domu, ciepłej wody użytkowej i domu generalnie, jeżeli chodzi o ciepło, jest właśnie pompa ciepła powietrzna, która, pamiętajmy o tym, cały czas funkcjonuje program Czyste Powietrze. Można dostać prawie 14 tysięcy złotych dotacji do pompy ciepła, odliczyć ulgę termomodernizacyjną, to kolejne 2, 3, 4 tysiące złotych i lądujemy w naprawdę całkiem niezłej cenie za taką pompę. I w połączeniu z fotowoltaiką praktycznie nie potrzebujemy gazu, żeby ten dom ekonomicznie i ekologicznie się ogrzewał. Panie prezesie, bardzo optymistycznie tutaj pan się wypowiada. Czy to znaczy, że pan w ten 2022 rok wszedł właśnie z takim optymizmem? Bo przyznam szczerze, że przygotowując się do tego programu, oczywiście też poszukałem informacji. No i oczywiście w temacie fotowoltaiki są zmiany, o których pan też wspominał, czyli zmiany od 1 kwietnia, które wchodzą w życie. I tytuł, jaki mnie przywitał, to koniec opłacalności fotowoltaiki od 1 kwietnia. Pan się spodziewa takiego scenariusza? Nie, to jest oczywiście, znaczy ja jestem ostatnią osobą, która zamierza się mieszać w dyskusje trochę polityczne na temat legislacji, ustaw, tego, co jest dobre, bądź jaka jest filozofia jednej czy drugiej strony prowadzenia polityki i prawa energetycznego, które jakby nie było, jest jednym z głównych filarów i osią dzisiaj niezgody w polityce. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że to są też tematy, na które nie ma jednoznacznych, dobrych odpowiedzi. Tak? No, nie ma dzisiaj takiej sytuacji, że mamy lek na całe zło podwyżek cen prądu i wystarczy, że wszyscy nagle coś zrobią i państwo za to zapłaci i będziemy no, mieć prąd tyle, ile 10 lat temu kosztował. Kolumbus właśnie odpalił najnowszą kampanię reklamową, która się nazywa Powrót do przeszłości, nie do przyszłości, gdzie przypominamy, ile kosztowało masło, chleb w latach 90., ile kosztowała również energia elektryczna i rzeczywiście, żeby ta energia kosztowała tyle samo, to rzeczywiście jedyną dzisiaj możliwością, jak wspomniałem wcześniej, jest zakup po prostu systemu, bo to już nie jest sama fotowoltaika, tylko systemu, czyli fotowoltaika, magazyn energii, pompa ciepła, za chwilę pewnie samochód elektryczny, ponieważ transformujemy się jako społeczeństwo, też mamy nowe wyzwania. Pogodziliśmy się dzisiaj z tym i tutaj do tego no nie ma raczej żadnych wątpliwości, że walka z ociepleniem klimatu jest istotna z punktu egzystencji naszego gatunku i trudno jest jakby alternatywą no to wierzyć w to, że Elon Musk i Richard Branson zabiorą nas na inną egzoplanetę, co myślę za mojego życia może się nie do końca wydarzyć. Więc no, ratujmy to, co mamy delikatne. I musimy się transformować. I to kosztuje. I to nie jest tylko to, że nam Unia Europejska każe, czy będziemy chronić miejsca pracy naszej tradycji górniczej. No tutaj trzeba znaleźć jakiś balans i niestety no, polityka próbuje, polaryzuje jakby te podejścia. No i niestety jesteśmy jako społeczeństwo troszeczkę narażeni na taką dezinformację bądź informację z tak zwaną spolaryzowaną. W zależności gdzie przyłożymy ucho, to słyszymy różne trochę informacje. Ale jak ktoś dostaje rachunek za prąd albo za gaz,
albo idzie po prostu do sklepu, to widzi, jak wygląda koszt dzisiaj jego gospodarstwa domowego i coś z tym kosztem trzeba zrobić, trzeba to wziąć po prostu w swoje ręce. A jeżeli chodzi o to, jak ten rok będzie 22 wyglądał, bo takie było pytanie pana redaktora, no na pewno dla spółek fotowoltaicznych troszeczkę dalej to będzie rok taki, no bym powiedział, mały roller coaster. Może nie taki duży jak w zeszłym roku, bo jednak ten zeszły rok był mocno nieprzewidywalny, chociaż wydawało się wszystkim nagle, o jest bardzo duży popyt na fotowoltaikę. No ale on był mocno okresowy. W danym miesiącu był bardzo duży, w innym miesiącu był bardzo niski. My też jako Columbus, żeby też bardziej być transparentnym, rozpoczęliśmy od czwartego kwartału publikowanie takich prostych, uproszczonych raportów miesięcznych, w których pokazujemy, ile zakontraktowaliśmy instalacji, ile zamontowaliśmy instalacji, dlaczego tak dużo, dlaczego tak mało, jakie szacujemy przychody w danym miesiącu. Oczywiście bardzo zgrubnie, ponieważ jest to nasze przychody, to nie jest tylko sprzedaż podstawowych produktów, bo konsolidujemy prawie 200 spółek, więc ten raport nie jest taki prosty, jak wydaje się na pierwszy rzut oka, ale jednak daje to pewien obraz rynku. Także zachęcam wszystkich do czytania tych raportów miesięcznych, bo myślę, że z czasem będziemy coraz więcej tam informacji szczegółowych podawać, które też pokazują, co się zmienia. Myślę, że ten pierwszy kwartał jeszcze będzie pod znakiem, nazwijmy to, końcówki rozliczania systemu opustów, czyli tej starej ustawy. Wiadomo, że kto zdąży, ten, kto zdąży zgłosić mikroinstalację, czyli trzeba sprzedać instalację, dostarczyć komponenty, zamontować i zgłosić do zakładu energetycznego. Ten proces na szczęście w Columbusie chyba jest najszybszy na rynku, bo trwa 7 dni od momentu podpisania umowy do montażu i kolejne 7 dni na zrobienie wszystkich papierów. Tutaj będziemy starali się z końcem marca to skrócić do praktycznie 1-2 dni, żeby wszystkich zgłosić. No wiemy, że na rynku ta średnia jest ponad miesiąc, więc no kto by chce fotowoltaikę kupić, no to myślę, że to jest ostatni dzwonek, ten luty, żeby się załapać na stary system, który ekonomicznie oczywiście jest lepszy niż ten nowy, natomiast ten nowy daje więcej możliwości. Te możliwości dzisiaj właśnie to jest to, na co my liczymy i pewnie dużo większych firm, nie tylko fotowoltaicznych, ale energetycznych, jak spółki no, powiedzmy niepaństwowe, te duże, które wszyscy znamy, a myślę, że nie moją rolą jest ich promowanie. Natomiast najwięcej takiego cierpienia w związku z tą nową ustawą będą mieć te firmy, które rozwinęły się jako instalatorzy fotowoltaiki, ale nie zdążyli przetransformować się w kierunku spółki technologicznej, czyli posiadania przewag konkurencyjnych, które nie są cenowe, które nie są, nazwijmy to, ten ma lepsze panele, ten ma gorsze panele, bo te się różnią 1% wydajności w górę czy w dół, tylko rzeczywiście technologią, czyli takim tercetem fotowoltaika, magazyn, pompa ciepła, sterowany w taki sposób, żeby rzeczywiście ta technologia dawała kilkanaście procent, w niektórych przypadkach 20-kilka procent więcej efektywności, a autokonsumpcja, bo o to chodzi w nowej ustawie, nie była 30%, tylko 70%, 80%. No i tutaj Columbus będzie na to gotowy. Myślę, że w połowie marca, kiedy będzie się kończył system opustów, my w Columbusie przedstawimy nasze plany, no może nasze technologie, zobaczymy, z czym będziemy gotowi, czas pokaże. Mówiąc krótko, 1 kwietnia świat się nie skończy dla fotowoltaiki. Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy, był moim Państwa gościem. Panie prezesie, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. To był program Rzecz o Biznesie. Zapraszam na kolejny odcinek, oczywiście czwartek, godzina 14. Przemysław Tychmanowicz, do zobaczenia.